Świetne samopoczucie, bardzo się cieszę, że trener dał mi szansę w tym spotkaniu. Myślę, że też pokazaliśmy, że mamy długą ławkę i niezależnie kto gra, to gramy dobrze, na dobrym poziomie. Dzisiaj przez cały mecz kontrolowaliśmy sytuację, także to cieszy i myślę, że tutaj powtórzę się po większości z nas, że dziękujemy bardzo kibicom, bo to, co kibice wyprawiają, to jest nie do opisania. To jak my się potrafimy zjednoczyć, my jako naród, na spotkania, na różne wydarzenia sportowe, to jest nie do opisania i wielki szacunek dla kibiców, bo naprawdę bardzo przyjemnie się gra i nie trzeba żadnej motywacji, bo motywacją są kibice. Oczywiście chcemy wygrywać mecze, ale to jest naprawdę dodatkowa motywacja. Jasne, że jeżeli się wygrywa dwa sety tak wysoko w trzecim secie, na pewno jest ciężko utrzymać tą koncentrację, bo jednak wygraliśmy dość wysoko dwa sety i w głowie pojawiają się myśli, że powinno tak być też w trzecim secie, ale przecież Czarnogóra ma kilku zawodników w składzie, którzy grają w klasowych klubach i to nie są naprawdę słabi zawodnicy, więc należy im się szacunek i ja myślę, że tak do tego trzeba podchodzić. Jeżeli wygrywamy, z szacunku nawet do tego zespołu przeciwnego, należy wygrać tak jak te dwa pierwsze sety, żeby im pokazać, że graliśmy na 100% i to jest, myślę, że najważniejsze.